wszystkie artykuły zostały przygotowane, przekazane drukarni, tak, łamaczą. I już czekam w tym momencie na efekt ich pracy. Być może dziś już mailem to zostało przesłane, być może mamy... Czyli jest szansa, żeby tak przed świętami pierwszy numer się okazał. Płatny czy darmowy? Darmowy. Nie, darmowy. Nie, proszę Państwa, jeśli mamy pokrywać, to będziemy płatni. Każdy będzie dopiero mógł się zaopatrzyć z wolą taką, że chce kupić gazetę. Nie to, że wziął i wyrzucił. Płatny, ja jestem za gazetą, ale nie będzie płatna. To Pan zapłaci. Dobrze, to przedyskutujemy w takim razie jeszcze. Proszę bardzo. Dla kierowców, dla odbiorców. Panie Wójcie, ja mam pytanie i prośbę. Ile będę jakieś prace ziemne, gdzieś trzeba będzie składować ziemię. Ja chętnie bym na wojsko w naszej miejscowości przejął, bo z chwilą kiedy robili świetlice to blisko, to strasznie wyjeździli bok, we kropie są, tym bardziej, że obniżony tamten teren jest. Po prostu trzeba troszeczkę nawieźć ziemi, żeby to ewentualnie rozplantować i na okres letni, żeby blisko przywrócić do jakiejś tam formy. Dobrze, będę o tym pamiętała. Mamy tutaj przedsiębiorcę w Jagodnym. Dobrze, Jagodne Małe. Chodzi mi o ten dworek, Jagodne Małe. I tam wiem, że będą prowadzone jakieś prace budowlane, więc kontaktując się z tym panem, będę pamiętała, że ewentualnie tutaj proszę przekazać. Proszę pamiętać, że masz nie boję tym wojsku, że tak? To jest Jagodne, bo miało to dla mnie nie ziemi jest. Jak już przy temacie, tak, to wyjemy. Pamiętam, bo tam byliśmy, rozmawialiśmy na miejscu. Tak, pani. Następne moje pytanie. Tak, czy coś? No, aha, myślałam, że nie widzę. Odnośnie dowożenia dzieci, tak? Czyli tak, chciałabym spytać, kto wygrał przetarg na dowożenie i ilu mamy pracowników z Pokru, którzy do tej pory, którzy zajmują się dowożeniem? Jeżeli chodzi o przetarg, wygrało jedno przedsiębiorstwo, jedno tylko przystąpiło do tego przetargu publicznego, to jest przedsiębiorstwo transportowe Mrągowo, PKS Mrągowo. No i oczywiście wygrało ten przetarg. Natomiast jeżeli chodzi o zagospodarowanie pracowników Pukru, jeden pracownik tak naprawdę, który kierował Pimpusem, to jest pracownik Pukru, dostał propozycję również, żeby w dalszym ciągu był kierowcą tegoż Gimbusa, tylko pod zarządzaniem PKS Mrągowo. A jest już rozkład nowy? Rozkład godziny? Będzie na pewno już, myślę, że jutro bądź poniedziałek ukażą się, ale rozkłady tam godzinowe się tutaj nie zmieniają, dojdzie tylko prawdopodobnie, no dzisiaj nie miałam kontaktu z panem Arturem, ponieważ spędziłam dane godziny w Suwałkach, natomiast dojdzie prawdopodobnie jeszcze dodatkowy kurs dla dzieci młodszych klas, tak żeby nie wyjeżdżały tak rano wcześniej jak wcześniej, tylko będzie dodatkowy kurs dla tych młodszych dzieci. Natomiast pozostałe godziny mniej więcej no, optowaliśmy przy tym, żeby nie zmieniać je w teraźniejszym czasie, ponieważ spowodowałoby to duży chaos i zamieszanie. Chcemy jakoś to sprawdzić, jak to zafunkcjonuje do końca tegoż roku szkolnego. Natomiast na pewno będzie już inaczej ten planowany rozkład jazdy w odniesieniu do nowego roku szkolnego. Przeprowadziłam rozmowę z paniami dyrektorkami, żeby ten rozkład dowozu był jakby konsultowany właśnie z planami lekcji, żeby panie dyrektorki również przyjrzały się i po prostu wspólnie ustaliły taki rozkład, żeby był odpowiadał na potrzeby dzieciom. Natomiast no, co jest tutaj jeszcze myślę, że pozytywne, oprócz tego, że te autobusy będą dowoziły dzieci, to będą to także kursowe jazdy, więc mieszkańcy także w momencie, kiedy nie będzie pełny autobus, tak będą mogli korzystać z tego transportu, czy to na terenie naszej gminy, czy też w drodze powrotnej, załóżmy, jeżeli kierowca skończy trasę w Miłkach, a będzie zmierzał w kierunku Giżycka, to będzie także to dodatkowy kurs dla mieszkańców. Ponieważ no, rozmawiając z mieszkańcami z różnych, szczególnie mniejszych miejscowości, szczególnie starsze osoby mówią, że po prostu nie mają dojazdu często do Miłek, do lekarza, bo nie każdy jeździ, nie każdy ma rodzinę,
kto zawiezie te starsze osoby, więc myślę, że tutaj upór w stronę tych osób, że będą mogły po prostu skorzystać z tego transportu. I właśnie, jak mogę jeszcze, to jest prośba o osób starszych, czy taki autobus mógłby rano, jak teraz będą mieli możliwość rano dojazdu, czy jakiegoś busa, czy mniejszego autobusika we wcześniejszych godzinach, żeby mogli wrócić od tego lekarza. Odpłatnie, aczkolwiek nie. Myślę, że to jest do zrobienia. No kwestia, ile będzie tych osób i czy będzie taka chęć. To się wszystko, jeżeli zgłoszą te osoby, czy Państwo zgłosicie, że jest taka potrzeba, że tego dnia umówimy się, tak? Bo to jest trudno dostosować codziennie. Tego dnia byłby taki kurs, który tam od, załóżmy tam godziny, nie wiem, 13 z Miłek będzie wyruszał, żeby rozwieźć te osoby. To było sugestia, żeby raz na tydzień, raz na dwa tygodnie ustalić na taki dzień. I te osoby dojeżdżające będą wiedzieli, że na ten dzień mogą się umawiać. Tak, żeby on był cały czas na to wpadł. Jeśli nie będzie to kolidowało z odwozem dzieci ze szkoły, to myślę, że jest to do ustalenia. Mogą się umówić u lekarza na ten konkretny dzień, dojechać rano, później wrócić. Jasne, jest to duża firma transportowa, więc wszelkiego typu tego typu negocjacje wchodzą w grę i myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to uda nam się wynegocjować. Poza tym, bo tu też padło pytanie ze strony nauczycieli dzisiaj, jak będzie wyglądała sprawa wyjazdów, załóżmy takich dodatkowych, na jakieś konkursy, wycieczki. Nie ma problemu, będą te dodatkowe także wyjazdy i myślę, że też no, jest to dobra rzecz, ponieważ cena zaproponowana na te dodatkowe wyjazdy jest naprawdę satysfakcjonująca. Bo jest to jakby dodatkowe działanie dla tej firmy. Przecież, że każdy wygląda samochodem własnym na konkurs, nie będziemy musieli, tak nie poszłam na autobus. Jeżeli pojadą trzy osoby, to trudno sobie wybrać autobus, tak? Czy jedną osobę? A ja już się cieszyłam. Bardzo proszę. Kwestia jeszcze ekonomii. Ja zapytam takim, czy są już poczynione jakieś przygotowania dokumentacji na przejścia dla pieszych, które planujemy. Przy ulicy tam na Zieloną jedna, a drugie na ulicę Jeziorną. Nie, dobrze mówię, Jeziorną. Powiem tak, rozpoczęta została procedura, ale nie chcę tutaj w tej chwili odpowiedzieć na jakim etapie jest ta procedura, ponieważ no, pan Cezary przebywa na urlopie w tym tygodniu i odpowiem na piśmie panu. Tu jest sprawa tego rodzaju, że nie ma, wymagana jest 5-metrowy chodnik, po drugiej stronie jest przejście z przepisach z chodnika na chodnik i ja po prostu swój pas tego, znaczy pod nieruchomości oddaję na rzecz gminy, tu, żeby wykorzystać, a nie wyłączać to drogi. Chociaż praktycznie to by im nic nie stało się, gdyby zabrany był pas chodnikowy taki z tej drogi ulicy Zielonej. Odpowiem na piśmie. Bardzo proszę. Pani wójt, wczoraj były u nas wykonane prace na drogach kolonijnych, ale też ja w imieniu swoich mieszkańców bardzo bym prosiła o remont drogi asfaltowej przez Paprotki. Załatanie przynajmniej tych dziur po prostu, jakby pani się tam kiedyś przejechała, to będzie widziała. I wjazd do państwa oborskiej, bo to jest po prostu wjazd jest do nich, do budynku, oni korzystają, ale przynajmniej tutaj przy drodze, bo jak samochód z mlekiem wyjeżdża, to on naprawdę już tam nie może. Mogę jeszcze nazwisko z państwa wjazd? Z państwa oborskich. Wiem, to takimi kamieniami złożone, tak? Tak, tak. A tutaj to nie chodzi aż tam do nich, do samych budynków, tylko przy asfalcie po prostu, bo tam jest podmyte i samochód z mlekiem nie może tam wjeżdżać, wyjeżdżać. Jak wjedzie, dobrze, ale wyjechać nie może. Tak bym prosiła. Tak, proszę. Panie Wójt, że jeśli już coś tam jest robione z drogami, ja już o tym wspominałam, w Danowie, na zakręcie przy krzyżu, tam był robiony właśnie ten asfalt, bo tam jest droga powiatowa, ale przy krzyżu idzie takie rozwidlenie i to już nasze drogi gminne są. No i powiat zostawił taką wyskocznię, nie? Że jak się zjeżdża samochodem na tą naszą drogę, to jest taki duży uskok i tam jest... Pamiętam, że pani zgłaszała tak, dla przedstawiciela... Ja wtedy panu to mówiłem o tym, no ale to chyba nie, na to nie, wygląda, nie. Że my musimy to zrobić, bo no to już nasze jest, tak?
i jeśli tam jakieś kruszywo może by było, jakieś takie drobne, nie wiem, no bo to jest taki zeskok i dużo osób sobie tam po prostu szkadza samochodu i każdy do mnie z tym ileś razy się zwraca. A jeszcze wróciła do mnie następny problem, ja już to zawsze co roku z tym walczę. Nad jeziorem, na plaży, nad jeziorem Bielskie, po prostu ja prosiła o szybkie ustawienie szlabanu, bo tam kiedyś dawno był ustawiony szlaban, ale on został zniszczony przez, przez te osoby, które tam wjeżdżały usilnie na to plażę. No teraz zdarza się to, że chyba dzierżawcy, tak myślę, wjeżdżają jeziora i tam ustawiają sobie łódź, cofają, zawracają, tam posadziliśmy trochę drzewa, co zdobnych, już patrzę, że niektórych drzewek nie ma, jest to tak niszczone i najprostszym sposobem będzie to ustawienie po prostu, to nie duże koszty są, gdzie tam żarcie i szlaban postawić, jakaś kurtka i wtedy czy ja tam podjadę, jak ktoś do mnie pracownik jakiś, po prostu zostawić ten klucz na sołtysa, bo jak będziemy robić, potem tam dowozić piasek czy coś, to wtedy się otworzy do szlaban. A żeby te osoby niepotrzebne tymi samochodami nie wjeżdżały, bo tam się tak nauczyli, że przyjeżdżają, ryby łowią, czyszczą na pomoście, zostają różne tam brudy, nieczystości, inne rzeczy i to jest takie już znowu. To znaczy zamiast szlaban bym proponował zrobić miejsce do wodowania łodzi tam obok, bo to zamierzenie tam trzeba robić, po prostu nawieźć, tylko trochę... Jest miejsce, ja no, cały czas no, mówię, ja nie mam nic poprzednim pan Sadok wziął te miejsce, jedno zawłaszczył, co było ogólno dostępne, cała wioska wykorzystała. A tutaj ludzie mają pretensje do mnie, bez przerwy dzwonię, ja cały lato upominam jeszcze. Bo jeżeli ktoś kupuje zezwolenie na połów ryb z łodzi, to on musi mieć miejsce, gdzie zwodować, a jeżeli nie, to my musimy ale nie można to wjeżdżać na plażę, samochodem, busem wjeżdżać. Turystom możliwość wodowania. Nie jest tak, że odbiegacie. Bardzo proszę, panie radny. Ostatnio na terenie naszej gminy zdarzyła się taka sytuacja, gdzie strażnik gminny zwrócił uwagę osobie, która na własnej działce podpaliła trawę. Osoba ta, która podpalała trawę, była święcie przekonana, że nie łamie prawa. Skończyło się na pouczeniu słownym, bo nie było tam jakoś to dużej straty. Natomiast może my, jako radni każdej miejscowości, powinniśmy może zrobić jakąś taką społeczną reklamę, propagandę przeciwko podpalaniu traw. Wszyscy, którzy mieszkają w Miłkach, doskonale słyszą syrenę, która bije na alarm czasem 5 razy dziennie, a sezon na podpalanie się zaczął. Nie wiem, czy to warto by było może zwrócić się do komisji rewizyjnej, która by zajęła się szczegółową kontrolą Straży Pożarnej w Miłkach poprzez sprawdzenie dyspozytorni głównej w Giżycku, która wydaje polecenia do Straży w Miłkach, oraz też zorganizowanie takiej społecznej właśnie akcji tak, przeciwko podpalaniu traw. Ale chcę powiedzieć, ponieważ to jest nie tylko dla Państwa alarmujące, ale dla mnie przede wszystkim bardzo alarmujące, no i kosztowne niestety każdy wyjazd. Więc próbowałam tutaj w jakiś sposób zainterweniować. Nawet na moją prośbę przyjechał komendant powiatowej Straży Pożarnej po to, żeby sprawę zbadać, bo jest to zastanawiające. Nie ukrywam, że w każdej gminie to się w tej chwili dzieje, ale u nas szczególnie dużo jest tych wyjazdów. Więc no, panowie strażacy z powiatowej komendy, powiatowej straży pożarnej może tak, zrobili objazd terenu w formie takiej kontroli także, jak to się dzieje. No niestety też na gorącym uczynku ktoś tam został jakby dostrzeżony i doceniony mandatem za wypalanie traw też. Niemniej jest to problem bardzo trudny, powiem tak, bo nawet podczas tego objazdu, gdzie powiatowa straż jeździła, kontrolowała naszą gminę, oprócz tego nasza straż, także gminna, jest wysyłana, to się dzieje tak, że z tyłu za tymi panami ktoś po prostu podpalał dalej tą trawę. Problem jest naprawdę bardzo, bardzo trudny. Niemniej osoby, które zostały wskazane przeze mnie, które, wobec których mogę powiedzieć, że są wątpliwości, tak? Czy to nie są te osoby, też zostały odwiedzone tego samego dnia przez policję, bo taka była moja dyspozycja i prośba. Więc pojechali policjanci, pojechali różni.
I no, prowadzone jest dochodzenie, chociażby chyba w Lipowym Dworze został jakiś podpalony bardzo stary dom. Nawet wydawałoby się, że są takie symptomy, że wiemy, kto to zrobił. Niemniej, jakie będzie dalsze postępowanie policji w tej kwestii, no to już na to jakby nie mamy wpływu. To znaczy tak, jeżeli dana osoba nie przyznaje się do winy, a podpalenia dokonała i nie ma innych świadków, którzy by potwierdzili dowód przestępstwa, to ta osoba zostaje bezkarna. Natomiast w przypadku, oczywiście zachęcam do robienia zdjęć, jeżeli widzicie podpalacza, zrobić zdjęcie, mamy dowód, tak? Wtedy i tak, no. Proszę Państwa, to apel także do Państwa, bo co mi przekazała powiatowa straż pożarna, że będąc tutaj, odwiedzając mieszkańców, no jest wskazanie, że ta osoba to zrobiła, te osoby widziały obok, ale żadna nie potwierdza tego, bo po prostu się boją albo nie chcą mówić zwyczajnie, bo to są sąsiedzi. I tu tkwi w problem, tak? Są świadkowie, ale nie chcą świadczyć tej kwestii i to jest trudny problem do rozwiązania, nie ukrywam. Natomiast jeśli chodzi o kształtowanie świadomości i edukowanie, to jest przecież taki film już na naszej stronie internetowej, jeżeli Państwo wejdziecie, też informujący o skutkach wypalania traw, jaki to ma wpływ, nie tylko może mieć konsekwencje finansowe, ale jaki ma wpływ na organizmy żywe, tak? Także no, zachęcam tutaj, żeby po prostu zaglądać, żeby też zwracać uwagę, żeby udało się zmobilizować mieszkańca którego, żeby poświadczył, że widział sąsiada, czy młodzież, która często to w formie zabawy czyni zwyczajnie, albo dla kasy, bo też, takie też przypadki miałam. Może okazałoby się, że to nie jest bezkarność. W tej chwili to tak to zakrawa na to bezkarność i tak trudno przez to przejść. Naprawdę z mojej strony zostały uruchomione wszystkie możliwe środki. Tegoż samego dnia, kiedy powtórzyły się te alarmy, tam chyba trzeci czy czwarty raz, dosłownie w ciągu godziny przyjechali pracownicy powiatowej straży pożarnej, policja i tak dalej i ruszyli w teren, ale to nie jest rzecz prosta. W szkołach również przeprowadzane są pogadanki na temat wypalania traw, a muszę powiedzieć, że wieści mam z dyspozytorium z Jeżycka, że w tamtym roku najwięcej właśnie wyjazdów. 60% w skali powiatu to były interwencje w gminie Miłki, jeżeli chodzi o... Natomiast w momencie, kiedy dostaje sygnał straszny, ona nie może nie wyjechać. Tak, nie da. Może po kurcie. Kolega powiedział odnośnie kontroli straży, zadamy jako komisja rewizyjna kontroli straży w Giżycku, my do tego nic nie mamy, a chodzi kwestia taka, że w pierwszej kolejności na teren danej gminy wysyłane są no, niestety jednostki z KSRG, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu danej gminy. Jeżeli się pali w Miłkach, na terenie gminy Miłki, w pierwszej kolejności jadą Miłki, później są następne zastępy, no jest tak, no sam jestem świadkiem, no jest po 5-6 razy wyjazdu na teren gminy i to jest tak jak w tamtym roku było to 60%. W tym mi się zdaje, że rekord zostanie, tak mi się wydaje, zostanie pobity, bo to co się dzieje, no to jest naprawdę dużo, ale no mówię, w pierwszej kolejności no niestety wysyłane są jednostki z danej gminy, a kto będzie dalej, no mówię. No tylko kwestia taka, że tutaj rozmawianie jako my wszyscy gdzieś na blogach, czy na blogach jakieś te różne filmiki, udostępnianie, że to szkodzi, po prostu rozmowa, no a tutaj się nic nie zrobi. Oczywiście się nie złapie. Na samym gadaniu się nie powinno to skończyć, tutaj trzeba zrobić. Ale proszę Państwa, nie wszędzie musi iść wóz bojowy. Wystarczy tylko przyjść do naszego. Jest zgłoszenie, wóz bojowy jedzie w pole i stoi. A ja pan sobie wyobraża gaszenie traw bez wozu bojowego? Nie, ja w ogóle nie rozumiem, co to jest gaszenie traw. Tylko bojowym wozem nie gasicie. A czy my tam się dostaniemy? Wóz bojowy idzie po pole. Dobrze. Czy jeszcze jakieś ze 2 lata ze strony pan podaje? Tak, ja jeszcze. Szybko i do rzeczy. Ja zawsze do rzeczy mówię. Pojawiają
pojawił się sygnał, Pani Wójt, że Olimpia Miłki nie może użytkować tego budynku nowego, ponieważ nie jest tam doprowadzona jeszcze... Nie ma wody, nie ma kanalizacji doprowadzonej. Ja wiem, że nie ma wody, ale prawdopodobnie tam połączenia wody, no tak na razie tymczasowo, taki głos mógłby wynieść tam, no nie wiem... My nie możemy tego zrobić, Pani Renato, z tego względu, że to jest projekt i tam są wykonane, odpowiada za to wykonawca, tak? Więc on ma ustalony harmonogram prac, z którymi musi się zmierzyć, ale tak naprawdę trzeba powiedzieć, że to wszystkie te prace prawdopodobnie staną do końca kwietnia zakończone. Bo odbiór techniczny nie o to dokonany. No nie, dlatego, że to jest proces dwuetapowy, chociaż teraz wystąpiliśmy o to i jako inwestor, a także wykonawca, żeby nie było dwóch etapów, tylko żeby wydłużyć termin pierwszego etapu i stworzyć to jako jedną inwestycję. I są zapewnienia wykonawcy, że do końca kwietnia, czyli wcześniej, jeżeli było zakładane, bo do końca czerwca miał być przewidziany drugi etap, do końca kwietnia te prace zostaną wykonane. My nie możemy wejść w coś, póki wykonawca nie zakończył prac i nie oddał tego, tak, w użytkowanie. Więc no niestety, ale Olimpia musi poczekać. No to tak trwają prace remontowe w tej chwili budowlane. Dziękuję. Jeszcze dwie interpelacje. Oczywiście sama. Oczywiście nasza wola. I tak, bardzo proszę. A chociaż o tym rozmawiałyśmy tutaj i z Panią Sołtys, to jest tak jak na spotkaniu, kiedy Pani Wójt u nas była, ale tak jeszcze przypomnę. Przystanek autobusowy, ten pierwszy, który jest na początku wioski. Chyba został posprzątany, czy jeszcze nie? Bo wczoraj prawdopodobnie... Jeszcze nie byłam tam, nie? Wczoraj prawdopodobnie były służby i porządkowały, bo tam faktycznie no... Ale nie, choćby to wiesz, co, to nowy przystanek, tak, sąż na śmieci tam przy tym drugim solenie przystanku, dobrze. Odrodzenie wokół Studzienki, tej tutaj przy szkole, która się znajduje. Tak, to te drobne prace, jeśli chodzi o naszą rolę i na razie. Czy już jest rozstrzygnięty przetarg na remont drogi, gdyby tam było? Z tego, co wiem, przesunięty termin? Dwa dni zostało przesunięcie terminu. Pani Wolosiu? Podejrzewam, dwa dni był tylko, ale powiem szczerze, że nie zaglądałam dzisiaj, bo na pewno tak jak mam, ja wyjeżdżam się. Ale na pewno przesunięcie było tylko kilkudniowe, więc na dniach będzie na pewno. Rozmawiałam ze starostem, zarządem drutem. Na pewno szybciutko prace ruszą już te remontowe, jeżeli chodzi o ulicę. Z tym, że tam też są dwa etapy. Najpierw same Rydzewo, a dopiero później ta druga część Rydzewa tej drogi. I jeszcze jedno moje zapytanie odnośnie zatrudnienia w Urzędzie Gminy, tak? Rozstrzygł się konkurs w sprawie na stanowisko księgowe, tak? Chciałabym wiedzieć, kto został przyjęty i prawdopodobnie jeszcze jedna osoba została przyjęta, tak? To może Pani starać. W tej chwili jest osoba zatrudniona na pracę interwencyjne Powiatowego Urzędu Pracy. Powiatowego Urzędu Pracy. Pani Marta... Czyli to jest Pani Cimowcórka, tak? Nie wiem, czy to jest pociąg, ja mogę powiedzieć jako nazwisko. A to Pani ci mówi, dobrze. My za to nie płacimy, płaci Powiatowy Urząd Pracy. I jest... Tylko że z nim do kontaktu i tego mogą zmierzyć. Mogę? Proszę. I było ogłoszony konkurs na nowo na stanowisko podinspektora do księgowości. Były rozmowy przeprowadzone, zgłosiły się dwie panie. Przy czym jedna Pani nie spełniała wymogów formalnych, druga Pani spełniała, ale czekamy na odpowiedź, bo daliśmy czas i do końca marca. Bo Pani złożyła dwa miejsca oferty i po prostu czeka na rozstrzygnięcie jeszcze drugiej oferty. I czekamy do końca marca na odpowiedź. Natomiast kwestie zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy, ja tutaj się odniosę do Pani Radnej, ponieważ no, była taka sytuacja, Państwo jak pamiętacie, że została to praktycznie tylko jedna osoba w księgowości i zanim konkurs został rozstrzygnięty, więc zwróciliśmy się do osób, które ewentualnie przez Powiatowy Urząd Pracy mogłyby być zatrudnione tutaj na
jako osoby, powiedzmy, wspomagające pracę księgowości. Odezwaliśmy się do pani Sylwii Koza, która pracowała wcześniej, natomiast nie wyraziła zgody. Mieliśmy drugie podanie, jedyne, które wpłynęło z terenu naszej gminy, to było podanie pani Marty Biela, która została, ponieważ jej była osobą bezrobotną, zatrudniona przez Powiatowy Urząd Pracy. Natomiast osoby, której poszukiwaliśmy, czekamy na odpowiedź, bo jeszcze jakby nie wyraziła. Nie odezwała się, ale na pewno zastanawia się, jeżeli nie zdecyduje się to zrobić dalej, będziemy poszukiwali takiej osoby z kwalifikacjami, osoby, która będzie w stanie zastępować panią skarbnik. Są to też wskazania, proszę państwa, Regionalnej Izby Obrachunkowej, że księgowość po prostu przy takiej obsadzie nie może pracować, więc potrzebne są dodatkowe osoby w księgowości i takie też będą zalecenia po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Chciałabym, żeby może regulaminy konkursy, jeśli to jest możliwe w zakresie, żeby tak mniej więcej formułowane, żeby jak największa liczba młodych ludzi z gminy Milki mogła mi przystąpić do tych konkursów. Czyli pewne wytyczne może, gdyby jakieś były takie odpowiadające młodym ludziom, czyli chociażby ten staż pracy, o którym tak rozmawialiśmy. Czy jest to możliwe na przyszłość? Jest czy to możliwe. Czy to musi być te 3 lata, które pani tam wypisała? Jeżeli chcemy, że tak powiem, osoby z odpowiednim przygotowaniem, no to musimy postawić jakieś warunki, jakiekolwiek. Ale nie ma wymogu, że musi 3 lata. To jest po prostu... Tak, natomiast nie możemy formułować żadnych, tak powiem, wskazań dotyczących miejsca zamieszkania. Bo chciałabym dopowiedzieć, że pani Sylwia Koza, która odmówiła współpracy, owszem, odmówiła współpracy, ponieważ zaproponowano jej stawki takie, które miała przed, jak pracowała, kiedy się przyjęła do pracy, czyli sprzed roku i 9 miesięcy, więc chyba nikt nie chciałby się cofnąć z powrotem, wykonywać tą samą pracę i mieć niższe pobory. Więc z tego względu tak dopowiem jeszcze. A szkoda, by była osoba przygotowana, kompetentna. Czy jeszcze jakieś interpelacje? W takim razie punkt kolejny. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w letniej prognozie finansowej i zmian w budżecie. Wykorzystamy panią skarbnik, jest to mówi nam dwie uchwały. Zmiany, które wieloletnie prognozy finansowe powinny mieścić, są spowodowane tak naprawdę zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Więc myślę, że skupmy się bardziej na zmianach dotyczących 2015 roku budżetu, bo one po prostu są przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej. Pokrótce powiem tak, że największe zmiany w budżecie gminy spowodowane są decyzjami wojewody warmińsko-mazurskiego. Jest to decyzja, to są raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jest to 6 decyzji. Tak? One zmniejszają bądź zwiększają dotacje na zadania zlecone, prowadzone przede wszystkim przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach. Dodatkową zmianą jest wprowadzenie planu na przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zarządzone nawet 10 maja, skierowane pismem Krajowego Biura Wyborczego. Następna sprawa to jest, została zmieniona kwota subwencji ogólnej. Subwencja ta zwiększyła się o kwotę 15 713 w związku z pismem ministra finansów. Wprowadzono także dalszą realizację umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu Akademia w
współpracy. Dodatkowo zmiany są wprowadzone w działach dotyczących oświaty. Wynika to z wprowadzonego w grudniu, dokładnie 30 grudnia 2014 roku, ukazało się rozporządzenie ministra.